Dom pod acerolą to atrakcyjny budynek jednorodzinny z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem jednostanowiskowym. Prosta bryła oparta na rzucie prostokąta, przykryta dachem dwuspadowym, została urozmaicona ciekawymi detalami architektonicznymi, podkreślającymi nowoczesną stylistykę domu. Elewację frontową ozdabia wysunięty fragment bryły domu, tworząc praktyczne zadaszenie wejścia. Na uwagę zasługuje jadalnia umieszczona w pięknie doświetlonym prostokątnym wykuszu. Można stąd dostać się na taras, który dzięki częściowemu zadaszeniu stanowi naturalne przedłużenie części dziennej domu. Nad wykuszem znajduje się dodatkowa strefa relaksu i odpoczynku połączona z sypialnią rodziców. Budynek został pokryty dwubarwnym tynkiem, a fragmenty elewacji wykończono cegłami dekoracyjnymi, tworząc z antracytowym dachem spójną całość. Strefa wejściowa obejmująca drzwi oraz bramę garażową została zaprojektowana w modnych, stonowanych szarościach. Jasnobrązowa stolarka okienna oraz harmonizujące z nią okładziny na elewacji ogrodowej rozjaśniają całą kompozycję kolorystyczną domu, podkreślając jego nowoczesną stylistykę. Wnętrze domu przedstawia się bardzo interesująco dzięki optymalnemu wykorzystaniu całej powierzchni użytkowej. Z obszernego wiatrołapu, w którym znajduje się spora szafa ubraniowa, można przejść do atrakcyjnie zaaranżowanej strefy dziennej lub przez garaż jednostanowiskowy do kotłowni na paliwo stałe. Posiada ona osobne wyjście na zewnątrz. Część dzienna składa się z przestronnego salonu, w którym króluje wygodna i rozłożysta kanapa. Warto na niej zrelaksować się po pracowitym dniu, delektując się filiżanką wspaniałej herbaty lub obejrzeć ulubiony film w rodzinnym gronie. Kominek zaprojektowany w centralnej części salonu doskonale ogrzeje całe pomieszczenie w czasie chłodniejszych dni. Częściowo otwarta kuchnia została połączona z jadalnią poprzez praktyczny stół śniadaniowy. Uzupełnieniem programu funkcjonalnego parteru jest niewielka łazienka z prysznicem oraz praktyczna spiżarnia zlokalizowana pod schodami. Dwubiegowe schody prowadzą na poddasze, gdzie znajduje się sypialnia rodziców z własną garderobą, dwa pokoje dla dzieci oraz pokój gościnny lub gabinet. Oprócz komfortowej łazienki jest tutaj także osobne pomieszczenie przeznaczone na domową pralnię. Na koniec zobaczmy, jak prezentuje się nowoczesny dom pod acerolą w blasku jesiennego słońca oraz w bajkowej zimowej scenerii. Chcesz poznać pełną ofertę projektów domów? Wejdź na stronę internetową archon.pl.